Paraguay Life. Witam Was serdecznie z Paragwaju. Teraz akurat nie słonecznego, tylko deszcz i burza w tle. Ale wykorzystam ten czas, aby nakręcić następny film po polsku. Zostańcie ze mną, temat będzie ciekawy. Schowany pod kinczo, także teraz możemy spokojnie porozmawiać. Dzięki za zapytania. Wielu z Was się pyta o domy jednorodzinne. Jakie są koszty domów jednorodzinnych pod klucz? Bardziej z tej niższej strony, czyli tańszych. I o tym porozmawiamy dzisiaj. Czy Was stać na przeprowadzkę do Paragwaju i na dom jednorodzinny? Posłuchajcie i zostańcie ze mną. To na samym początku chciałem tylko wspomnieć, że Paragwaj nie należy z pewnością do najtańszych krajów. Nie tylko Ameryki Południowej, ale też i na świecie. Także jak szukacie taniochy, to nie do Paragwaju. Dobra, ale teraz na serio. Co tutaj w Paragwaju jest dobre? Jest to, że na przykład w porównaniu z państwami w Azji macie tutaj pewne prawo własności. To znaczy tak, na podstawie paszportu polskiego czy jakiegokolwiek innego możecie otrzymać dokumenty na pobyt stały bez problemów oraz kupić nieruchomość. Albo kupić działkę i wybudować dom. Także możliwości są nieograniczone. Teraz krótko do cen i do jakości, bo to jest sprawą istotną i wielu z Was się o to pyta. W Paragwaju, tak zwane lote, są w granicach 360 metrów kwadratowych, co dotyczy domów jednorodzinnych. Mniej więcej jest to działka 10 metrów na 10 metrów albo 40 metrów, ale przede wszystkim standard jest 12 na 30. To jest taki typowy standard normalnej paragwajskiej działki na obrzeżach miasta lub w mieście. U nas na przykład mamy obrzeże miasta Piribebuj. Wrzucę Wam Google Maps, abyście wiedzieli mniej więcej, gdzie my jesteśmy. Tutaj działka tego rodzaju, powiedzmy sobie 360 metrów, kosztuje w granicach 10 tysięcy euro. Teraz przejdźmy do domu. Akurat kończymy dom dla Paragwajki. Wydaje mi się, że jest super rozwiązanie. Dwa pokoje, to znaczy dwie sypialnie, kuchnia, pokój stołowy. Można połączyć, otworzyć bardziej tą ścianę, tak aby było pomieszczenie otwarte, znaczy kuchnia z jadalnią razem. Plus z przodu widzicie małą galerię, małe zadaszenie i z tyłu typowe dla Paragwaju jest lavadero tak zwane, czyli do mycia. Tak? Tam stoi pralka, tam myje się naczynia, ale przede wszystkim używa do prania. Ponieważ w Paragwaju w większości pogoda jest fajna, nie tak jak dzisiaj,
to oczywiście nie zabiera się cennych pomieszczeń pod dachem w domu, tylko praktycznie robi się te rzeczy taniej na zewnątrz, gdzie jest odpływ wody i jeżeli trochę, tak jak w moim przypadku, się nachlapie, to nikt nie krzyczy, nie daje, Zbyszek, co ty zrobiłeś, tak dalej. Trochę można na zewnątrz nachlapać. Dobra, teraz całkiem na serio, także powiedzmy sobie taki dom, który ostatnio skończyliśmy, w standardzie, tak, to znaczy pod klucz do zamieszkania, to jest najważniejsze, pod klucz do zamieszkania, to są niecałe 75 metrów kwadratowych, tak jak powiedziałem, dwa pokoje, kuchnia, jadalnia, plus na zewnątrz pomieszczenie gospodarcze, to wszystko musicie mniej więcej liczyć. Mniej więcej na metr kwadratowy 270-280 euro za metr kwadratowy pod klucz. Ale jeżeli chcecie, powiedzmy sobie, dom wolno stojący z taką działką, to uważam, że to jest super rozwiązanie. Jesteście blisko miasta, możecie iść na piechotę praktycznie, robić zakupy, kupić sobie mały motorek, są apteki, są szpitale w pobliżu, także miasto Piribebu jest naprawdę fajne, ludzie są przyjemni i co jest duży plus, jest około 1 godziny samochodem na międzynarodowe lotnisko lub do stolicy Asunción. Także nie jest to daleko, ale z drugiej strony macie świeże powietrze i jeżeli wrzucicie na Google Piribebuj, to sami stwierdzicie, że dużo Paragwajczyków to jest miejsce wypoczynku dla kogo? Dla ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy i są ze stolicy i chcą na przykład na weekend odpocząć, czy też spędzić tutaj urlop. Także Piribebuj jest wyżej położona, w Kordyliera, także to jest ważne, mamy super świeże powietrze, wodę mamy z pompy głębinowej 100 metrów, 18, prawie 19 lat tutaj, żadnych problemów ze zdrowiem. Wcześniej miałem problemy z nerkami, nie mam. Jeżeli chcecie, skontaktujcie się ze mną, dzwońcie przez WhatsApp, Telegram lub najlepiej przez maila. Podam Wam wszystko w opisie wideo i w międzyczasie, tak jak również w języku niemieckim, podam Wam parę faktów. Zachęcam Was, jeżeli macie pytania, na dole proszę, hashtag Paraguay Life najlepiej, zadajcie pytania, z chęcią Wam odpowiem. I jeżeli macie jakieś wątpliwości, na maila też możecie chętnie się do mnie zwrócić. Mamy dużo zapytań, ale sądzę, że zawsze znajdę czas, aby Wam indywidualnie odpowiedzieć. Także podsumowując, taki dom mniej więcej wyjdzie Was 25 tysięcy euro pod klucz, plus 10 tysięcy działka, plus ewentualnie koszty płot, podłączenia prądu i tak dalej, tak żebyście to zapamiętali. Jeżeli Wam się podobało, pomogłem Wam, opisujcie, dajcie lajki, najważniejsze, podzielcie się tym wideo, na pewno macie znajomych, brat, siostra, który może są zainteresowani emigracją do Paragwaju, albo również inwestycją, bo mam też sporo zapytań o inwestycje. Także dziękuję serdecznie za Wasz czas. Lajki na górze, jak zawsze po lewej stronie. Podam Wam fajne, ciekawe video z naszego kanału. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, zostańcie zdrowi i widzimy się w następnym video. Dzięki.